Dziś w studio Strefy FM Piotrków Agnieszka Kreuzer, która jest, no właśnie, współzałożycielką Fundacji ProM. Tak, może nie powiedzieć. Współzałożycielką, nie, ale pierwszym pracownikiem Fundacji ProM, która 24 lata temu tak powstała w Warszawie, a w tej chwili działa bardzo prężnie na terenie województwa łódzkiego głównie. Dzień dobry. Dzień dobry. A przed mikrofonem Beata Hołbowicz-Stacharczyk, która też mówi dzień dobry. Pani Agnieszko, ta fundacja, powiedziała pani, działa ponad 20 lat. Pani jest od samego początku, kawał czasu. Co wy robicie w tej fundacji i gdzie działacie? Robimy bardzo wiele różnych rzeczy, ale działamy głównie w tej chwili na terenie województwa łódzkiego. Nasza siedziba mieści się w Zakościelu, w Chrześcijańskim Centrum Fundacji ProM. To jest na terenie województwa łódzkiego, a działamy w takich trzech głównych obszarach, które nazwaliśmy sobie edukacja, inspiracja i rekreacja. Pani Agnieszko, na początku, kiedy rozmawiałyśmy jeszcze poza anteną, wspominała pani o tym, że to jest Stowarzyszenie Chrześcijańskie, ale powiedziała pani coś bardzo ważnego, że obejmujecie swoją działalnością młodych ludzi, gdzie nie interesuje was wyznanie, nie interesuje was, z jakiego domu pochodzą ci ludzie. Wy po prostu chcecie z nimi pracować. Dokładnie tak. My jako fundacja wierzymy, że chrześcijańskie wartości, których źródło jest w Piśmie Świętym, to są wartości, na których warto budować życie, ale nie ma znaczenia dla nas, kto z jakiego domu czy kościoła pochodzi. Jeżeli chce być odbiorcą tego, co my proponujemy, to zapraszamy wszystkich. A co proponujecie? Proponujemy bardzo wiele różnych rzeczy. Akurat w tym momencie, teraz latem, działamy w różnych miejscach, w trzech tak naprawdę. Jedno miejsce to jest Zakościele i tam organizujemy chrześcijańskie obozy dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, różnego rodzaju obozy, mają różny charakter. Są obozy sportowe, koszykarskie, artystyczne, fish art językowe, English, różnego rodzaju rzeczy. Drugie miejsce, gdzie w tej chwili działamy, to jest Tomaszów Mazowiecki i tam proponujemy w Tomaszowie w lipcu irlandzkie lato. To jest takie po prostu lato w mieście, wakacyjne zajęcie. No ale co zajęcie. Robicie? Przybliżacie tę kulturę irlandzką? Między innymi tak. Jeżeli robią to Irlandczycy tak jak w lipcu, to dzieci uczą się troszkę o Irlandii, o ich kulturze, ale uczą się też lekcji z Biblii, uczą się śpiewać, uczą się tańczyć, uczą się sztuki, bardzo wielu różnych rzeczy. A teraz od poniedziałku zaczynamy takie amerykańsko-koreańskie lato, bo takie grupy do nas przyjeżdżają i znów dzieci będą miały okazję cały tydzień spędzić na zajęciach takich właśnie z naszymi wolontariuszami ze Stanów Zjednoczonych i z Korei. Jak jest z barierą językową? No bo o ile jeszcze amerykańscy tutaj podróżni możemy się porozumieć po angielsku, o tyle z Koreańczykami może być różnie, chociaż oni też się uczą angielskiego, no ale, tak, no właśnie, ale jak my zaczniemy swoją łamaną angielszczyzną i oni swoją, to jesteście w stanie się porozumieć, dzieciaki też? Okazuje się, że tak. Ci Koreańczycy to są tacy Koreańczycy troszkę nie do końca może prawdziwi, bo Koreańczycy, ale ze Stanów Zjednoczonych. Oni wszyscy mówią... Aha, czyli oni wyglądają tylko jak Koreańczycy. Mówią wszyscy po angielsku i mówią na tyle dobrze, że sobie radzimy. Ja myślę, że tu nawet większe problemy to mieliśmy z tą Irlandią, która ma bardzo, bardzo charakterystyczny akcent. Ale okazuje się, że i dzieci, i wolontariusze nasi, którzy pracowali, Polacy z nimi, poradzili sobie z tymi. Czasami, jak zabraknie języka, to jeszcze zostają ręce, można sobie poradzić. A jak sobie poradziliście, już tak przewrotnie zapytam, z Irlandią i z piwem, bo to jednak jest tradycja, wy propagujecie wszystko, co dobre wśród młodzieży, więc piwa nie. Nie, piwa nie. Powiem, że nawet mieliśmy problem taki, jak chcieliśmy zrobić irlandzki wieczór na międzynarodowym obozie, który organizowaliśmy też w Zakościelu i mieliśmy wieczór amerykański, no to nie było problemu, były hot dogi, hamburgery, popcorn. Natomiast z irlandzkim wieczorem mieliśmy trochę kłopot, bo jak zapytaliśmy, co takiego bardzo charakterystycznego mogłoby być z Irlandii, to Irlandczycy odpowiedzieli, że Guinness, ale na... I co wtedy zrobiliście, jak sobie poradziliście? I wtedy poradziliśmy sobie tak, że oni powiedzieli też, że jedzą bardzo dużo kiełbasy takiej z grilla i zrobiliśmy polsko-irlandzkie kiełbaski z grilla i okazało się, że to też może być fajny wariant na irlandzki wieczór. Bez piwa. Oprócz tego właśnie bardzo mocno prowadzicie tą pracę z wolontariuszami. Oni mają u was dużo takiego ciekawego zajęcia, chcą pracować. To jest wychowawcze dla młodzieży? Bardzo, bardzo fajne i okazuje się, że w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się, że młodzież jest taka bardzo niechętna do działań, do pracy, okazuje się, że nie do końca, że wystarczy dać pole do działania i młodzież bardzo chętnie w takie rzeczy się angażuje. W tej chwili, jak tu siedzimy i rozmawiamy, to w Łodzi
podczas, tam jest w tej chwili w Łodzi, trwa taki tydzień wolontariatu i w ramach tego tygodnia my jako fundacja organizujemy po raz trzeci już festiwal wolontariatu Kontakt i w ramach tego kontaktu ponad 200 wolontariuszy z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, z Białorusi, Ukrainy i Irlandii pracuje zupełnie bezpłatnie na rzecz miasta, robiąc rzeczy takie pomocowe. Mamy Kontakt Pomoc i to jest remont mieszkań osobom, które bardzo potrzebują tego, wskazanych przez łódzki MOPS Junior, gdzie prowadzimy różnego zajęcia artystyczne, głównie zajęcia artystyczne i sportowe dla dzieci i młodzieży. Mamy Junior taki art, gdzie zespoły muzyczne grają po całej Łodzi przez ten tydzień, takie nieodpłatne koncerty i wiele różnych rzeczy, które się dzieje w tym czasie akurat właśnie. Ja się tam tak zastanawiam, z tego co pani mówi, to zasięg tych działań jest ogromny, teren również. To ile osób pracuje w takiej fundacji, żeby to wszystko ogarnąć? W samej fundacji takich zatrudnionych to będzie pewnie, nie wiem, ze 30 parę osób, może 40 wszystkich razem, które pracują regularnie w przeciągu całego roku. Natomiast jeżeli chodzi o ten zasięg taki w pracy wolontariackiej, to jest on dużo, dużo większy, bo i na obozach naszych pracują wolontariusze i właśnie na takim kontakcie. I podczas tych działań tomaszowskich, kiedy robimy lato w mieście czy zimę w mieście, angażujemy wolontariuszy, więc to grono ludzi pracujących jest dużo większe. Ale takich zatrudnionych pracowników to będzie około 30. Skąd pieniądze? Bo to jest zawsze pytanie podstawowe. Bo można pracować, można działać, ale trzeba mieć za co. Z różnych źródeł. Część pieniążków pozyskujemy, te działania niektóre nasze, na przykład jak obozy letnie, to są działania odpłatne i wtedy zregenerujemy. Tak, rodzice płacą za taki obóz. On nie jest bardzo drogi, ale jednak jakaś tam suma jest płacona na te działania i rodzice częściowo finansują. To mamy oczywiście sponsorów swoich też i tu na terenie Polski, ale też i za granicą, którzy wspomagają te działania nasze. Ja się zapytam o te działania właśnie poza granicami. Skąd w ogóle te kontakty? Bo jeden z tych kontaktów to pani ma do dzisiaj prywatnie. Nie wiem, czy jest pani, wygląda na pani na osobę szczęśliwą. Mąż tu przyjechał do pracy i niestety nie wypuściła go już pani z tego kraju. No, tak się okazało, się sam nie wypuścił, ale te kontakty mamy od wielu, wielu lat. Skąd pomysł, żeby kontaktować się ze Stanami, na przykład z Irlandią, z Ukrainą? To jest pomysł bardzo prosty. W tych działaniach naszych chrześcijańskich, takich działań tego typu, które my robimy, to nie robimy tylko my w Polsce, my nie jesteśmy ich odkrywcami. Wiele organizacji takich szeroko pojętych chrześcijańskich działa na terenie różnych krajów i my gdzieś tam mamy taki networking, znamy się ze sobą nawzajem. Bo to nie jest tylko Kościół katolicki. Nie. To są dużo szersze działania. My jako organizatorzy w ogóle pochodzimy z kręgów takich ewangelikalnych kościołów, ale działamy bardzo szeroko z różnymi kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, współpracujemy od wielu lat, od samego początku. I to nie ma problemu, że państwo pochodzicie z różnych tych kościołów? Nie ma w ogóle to znaczenia, nie. Wolontariusze nasi pochodzą z bardzo wielu różnych kościołów chrześcijańskich. Nie pytają się o to, jakie są zasady wiary i tak dalej. Po prostu chcecie propagować coś, co jest dobre. Dokładnie tak. Fundament mamy wszyscy ten sam. Wierzymy, że Pan Jezus był Synem Bożym i przyszedł na ziemię, żeby umrzeć tutaj za nasze grzechy, dać nam zbawienie. I to jest wspólne dla wszystkich kościołów chrześcijańskich. Natomiast te rzeczy, które gdzieś tam nas dzielą, to staramy się o nich nie mówić, ale promować to, co nas łączy i razem pracować dlatego, żeby coś dobrego dla innych zrobić. I dlatego mąż tu przyjechał jako młody człowiek do pracy i został i teraz z panią pewnie mocno współpracuje, tak, bo to już 20 kilka lat, tak? Mąż przyjechał do Polski w 96 roku jako przedstawiciel jednej z tych grup, które przyjeżdżały tutaj i nam pomagały i najwyraźniej mu się spodobało, bo postanowił zostać tutaj na 3 lata, żeby z nami przez 3 lata współpracować i potem wrócić. I przez te 3 lata bardzo się zaprzyjaźniliśmy, razem pracowaliśmy, robiliśmy takie rzeczy właśnie razem dla młodych ludzi. Prowadziliśmy taką chrześcijańską kawiarnię w Warszawie dla młodych ludzi i tak się spodobało, że po 3 latach się pobraliśmy. Czyli ta fundacja jest jak gdyby nie tylko w samym Łódzkiem tutaj, również ona działa na terenie całej Polski, tylko jakby to są odłamy, tak? No, nie zupełnie, nie. My zaczynaliśmy w Warszawie, tam była pierwsza nasza siedziba, nasze biuro i 14 lat temu, kiedy staliśmy się właścicielami ośrodka w Zakościelu, to tam przeniosło się całe centrum naszych działań i automatycznie, ponieważ tam jesteśmy, to stamtąd działamy na terenie Tomaszowa, Łodzi, w różnych miejscach. Czyli jest to również pomysł na życie dla państwa? Jak najbardziej, to jest całe moje dorosłe życie, to jest życie związane właśnie z działaniem jest fundacji. Jest pani również dyrektor
dyrektorem szkoły, dyrektorem przedszkola. Kiedy pani znajduje czas na to wszystko? Bo tutaj trzeba ogarnąć organizacyjnie. Za chwilę zacznie się nowy rok szkolny, przyjdą dzieciaki i do szkoły, i do przedszkola. I jak to jedna osoba jest w stanie tyle rzeczy zrobić? To nie wszystko ja. Jak powiedziałam, jest nas ponad 30 etatowych pracowników i tę pracę między sobą dzielimy. Mamy zespół ludzi, który działa na terenie Zakościela i tam organizuje obozy, konferencje, szkolenia, takie weekendy wypoczynkowe i to jest jeden zespół ludzi. Ale wy jesteście niesamowicie obrotni, bo ja słyszę i szkolenia, i mówię praca z dziećmi, czyli to nie tylko z dziećmi, tak? Nie, to jest z dorosłymi. Tak, my robimy obozy takie rodzinne, weekendy, wszystkie weekendy te majowe, długie weekendy, to są zawsze takie działania na rodzinę. Śpimy w nocy, ale jest nas dużo. Pytała pani o szkołę i przedszkole. W tej chwili kadrę szkoły i przedszkola stanowią ludzie, którzy poznali nas z Tomaszowa już i oni są, moja pani współdyrektor i cała kadra, którą mamy tam, to jest kadra, którą poznaliśmy już w Tomaszowie i dołączyła do nas tam i na terenie przedszkola, szkoły działa oddzielny zespół ludzi, który tam temu poświęca czas, a jest jeszcze jeden cały oddzielny, który robi działania w Łodzi, bo na przykład w Łodzi w ciągu roku też robimy rzeczy, na przykład robimy taki projekt Świetlówka i to jest projekt skierowany na dzieci ze świetlic środowiskowych. Dwa razy w miesiącu takie mamy spotkania, warsztaty różnego rodzaju, czy to artystyczne, czy sportowe, czy muzyczne, które skupiają dzieci ze świetlic środowiskowych w Łodzi. Pani Agnieszko, co by pani nie powiedziała? 30 osób mimo wszystko to wcale nie jest dużo, a z tego, co pani opowiada, to chyba jeszcze byśmy mogły długo tutaj wymieniać, począwszy od tych najmłodszych, czyli obejmujecie państwo, obejmują jaką grupę? Bardzo dużą. W sumie odbiorcami tych działań naszych są dzieci w przedszkolu już od drugiego roku życia, a robimy te rzeczy dla seniorów. Na przykład teraz w ramach kontaktu tego festiwalu wolontariatu mamy specjalne zajęcia senior i uczymy całą grupę emerytów, jak posługiwać się komputerem, internetem, jak sobie to życie na inny poziom wnosić. Także powiedziałabym, że nawet do 100. Czy jest pani w stanie policzyć, ilu podopiecznych przez te 20 parę lat mieliście? Kiedyś robiliśmy takie statystyki na 20-lecie fundacji i wiemy na pewno, że to są grube tysiące, ale trudno mi powiedzieć. No, przez samo lato nasze, przez te obozy w Zakościelu przewija się samego lata tylko ponad 2000 uczestników, tak? W ciągu roku kilka tysięcy tam w ośrodku. Jeżeli chodzi o przedszkole, szkołę, to w tej chwili będziemy rozpoczynać nowy rok szkolny. Mamy 190 dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej. Zaczynamy też pierwszą klasę gimnazjum. Także to jest takie grono, plus rodzice. No i w Łodzi te działania wolontariatu tego naszego festiwalu Kontakt, no to są pewnie kilka tysięcy ludzi, do których jesteśmy w stanie dotrzeć tymi działaniami. Myślę, że to się w setki zaczyna zamieniać. Agnieszka Kreuzer, która jest pracownikiem, ale jednocześnie jednym z najdłuższych pracowników Fundacji ProM. Dziękujemy bardzo. To było Tym się mówi. Do usłyszenia i oby tak dalej. Dziękuję bardzo.